Ewa, przede wszystkim bardzo dziękuję, że przyszłaś do mojego programu. Cała przyjemność po mojej stronie, słuchaj, no. Pretendujesz w tej chwili do miana tronu numer jeden. Nie wiem, czy wiesz, tak wszyscy naokoło mówią, plotkują i piszą. Wow, bardzo miło, dziękuję. Warto u Ciebie być i ci, którzy Cię odmawiają, będą bardzo żałowali. Bo doszłam do wniosku, że są dwie rzeczy. Masz świetne opinie już chodzącą o sobie. Oglądałam to, co robisz. Plus wyglądasz tak, jak wyglądasz, jesteś stary skazany na sukces. Słuchaj, no nie chcę być jakby w programie, w którym ja coś mądrego mówię, a w tym czasie prowadzący i dwa dżingle, nie wiemy, o kim mówimy. Twój program daje szansę zjedzą mnie, wypromowania się, ale wypromowania się naturalnego, prawdziwego. Jejku, bardzo Ci dziękuję, to jest bardzo miłe. Powiedz mi proszę, jaka jest Twoja największa wpadka? Ostatnio przeczytałam na internecie największe wpadki językowe i wśród nich Ewa Minga. No, myślę, że moją największą wpadką jest, no zresztą się przyznałam, mea culpa, nie? Słynne Fengs Fengs. No ja zobaczyłam, wiesz, pełna sala, ściana fotoreporterów. Podchodzi do mnie świetny dziennikarz. I ja, wiesz, taka zentazjozmowana, taka cała szczęśliwa, w ogóle zapomniałam, co mam powiedzieć. I wiesz, ten mój angielski nie jest nawet tak dramatyczny. Ten angielski rozumiem 99%. Już mówię, nie mówiłam, bo oczywiście szybciutko nadrobiłam. Czułam się z tym źle, ale wiesz co, to mnie nie przeraziło, to mnie znowu zagrzało do pracy. Jeżeli ja zaliczyłam wpadę i tą wpadę zaliczyłam ewidentną, jak kretynka, no to zaliczyłam wpadę. Gdzieś tam przebywam tydzień w miejscu, gdzie mówi się tylko po niemiecku, czyli w Niemczech przeważnie, wracam i śnię po niemiecku. Mam sny w języku niemieckim. Powiedz mi, jak oceniasz polską modę? Słuchaj, ja się wychowałam na Antkowiaku, na Grażynie Hase, na Basi Hoff, Symenie Zanieckiej. Zapominamy o tym, mówimy Chanel, mówimy Dior, odcięliśmy razem z komuną naprawdę kawałek świetnej polskiej mody. Myślę, że polska moda jest na coraz lepszym torze. Myślę, że polska moda coraz mniej się wzoruje, tak jak było to ostatnimi laty, na wielkich domach mody, wielkich projektantach. Jeszcze mam cały czas to ale, że co oglądam kolekcje, to no widzę te inspiracje. Nie może się projektant inspirować drugim projektantem. A czym ty się inspirujesz? Staramy się, żeby... O, ktoś nam, przepraszam. Ktoś przyszedł do nas. Halo? Listonosz. A jak oceniasz pracę polskich stylistów z naczelnym Tomaszem Jacekowym? W którymś momencie myślę, że Tomek poszedł za szeroko. Ostatnio Tomek to łagodzi, bo słyszałam, że się wypowiada, że może projektować nie umiem, ale z całą pewnością dobrze się poruszam w biznesie, bo jakoś ten mój sukces trzeba wytłumaczyć, więc jakby Tomku dziękuję, ale nie uznaję tego za uznanie, tylko wytłumaczenie tego, dlaczego się moje ciuchy sprzedają, że nie to, że są dobre, ale że jestem świetna w biznesie. Kto zasiada w pierwszych rzędach na polskich pokazach, a kto powinien zasiadać? No oczywiście wysyłamy zaproszenia do różnych osób. Ja wiem, że w pewnym momencie nie było w dobrym guście przychodzenie do nas na pokazy. Teraz jest wręcz odwrotnie. Trzeba przyznać, że na naszych pokazach, zwłaszcza tych paryskich, cała prasa światowa rzeczywiście autentycznie siedzi w tych pierwszych rzędach. W związku z tym myślę, że powinni siedzieć fachowcy, myślę, że powinni siedzieć klienci, myślę, że powinny siedzieć osoby, które mają coś do powiedzenia w świecie mody. Ja uważałam, że Polska nie jest miejscem, które byłoby dla mnie opiniotwórcze. To też w pewnym momencie odpuściłam robienie pokazu. Redaktorzy modowi podchodzą w taki sposób nonszalancki, czyli w Polsce, jeżeli kogoś się lubi, to u niego są wszyscy redaktorzy modowi. Jeżeli kogoś się nie lubi, no to się tam nie chodzi, bo nie ma powodu chodzić, prawda? A czy celebryci przychodząc na pokaz przychodzą, żeby zobaczyć kolekcję, czy żeby zobaczyć siebie na drugi dzień w agencjach prasowych? No ja myślę, że chyba tak, nie? No bo jakby pokaz mody jest rzeczą ciekawą, ale też bywanie jest rzeczą bardzo ciekawą. Natomiast no, są celebryci, którzy dlatego, że są i bywają, no to żyją z tego powodu. Masz 6 salonów mody w Polsce. Kiedy pierwszy za granicą? Z tym pierwszym za granicą to już były takie przymiarki. W zasadzie już mieliśmy prawie gotowe w kwestii otwarcia. Natomiast moja firma została, że tak powiem, sprzedana i w połowie powstała nowa spółka, która jest w połowie tylko moją własnością. Mam wspólników, którzy mają dużo szerszy niż ja miałam pomysł na moją markę wejścia międzynarodowego. Wracam do Włoch.
tam gdzie zaczęłam swoją przygodę i tylko powiem, że nasz taki profesjonalny firmowy showroom jeden będzie we Włoszech i myślę, że pierwszy salon firmowy też będzie we Włoszech. Cel jest prosty, no międzynarodowa marka modowa, rozpoznawalna na świecie, nie jest wykluczone, że przytulimy i kupimy inne marki, ja nie mówię tutaj koniecznie marki modowe, ale właśnie z grupy dóbr luksusowych. Ile potrzebujesz czasu, żeby marka Ewa Minge stała się marką światową? Marka światowa będzie wtedy, słuchaj, jeżeli mnie już nie będzie na tym padole łez i moja praprawnuczka, będę miała wtedy świadomość pełną, jak ją zobaczę z góry z nieba, bo oczywiście wybieram się do nieba, czasami tam podlecę do piekła na chwilę, do znajomych. Natomiast jeżeli moja praprawnuczka, słuchaj, spojrzy do góry, prababciu, kochana Ewo, ja Ci tak strasznie dziękuję za to, że mam gdzie pracować, że tak kocham to projektowanie, ten nasz dom mody rodzinny. Więc jakby rozpoznawalność, lada moment, kult. Myślę, że moje wnuki ocenią. A jakie jest wrażenie, jak widzisz Cheryl Cole w swojej sukni na koncercie dla królowej Elżbiety? Wiesz co, ja to traktuję jako jeden z ważniejszych momentów, nie licząc oczywiście pokazów, ale mówię tutaj o tych wyjściach gwiazd. Ja zapomniałam o istnieniu tej sukienki. Budzę się rano, słuchaj, patrzę, mam 15 nieodebranych połączeń. Dzwonią dziennikarze, znajomi, jakieś gratulacje. Słuchaj, wchodzę na internet w moją pocztę, no i się popłakałam. Świetne recenzje, przy czym bardzo się ucieszyłam, bo się pojawiły pierwsze krytyczne. Ja zawsze powtarzam, że ja czekam, aż mnie zaczną krytykować na świecie, to znaczy, że zagrażam, bo uważam, że tak to wygląda mimo wszystko na całym świecie. Rzeczywiście ona wyglądała w tym tak pięknie, że te moje łzy to nie tylko były te nagłówki, to była po prostu ona w tej sukience. No, wyglądała na tyle zjawiskowo, że świat zareagował, zareagował w postaci klientów. I nie chcę mówić o rzeczach, które się nie wydarzyły, ale dla bardzo wielkiej gwiazdy wysyłaliśmy rzeczy na teledysk. Możesz powiedzieć jakiej? Wiesz, o Rianę chodziło, też mam to w mailach, więc jakby nie ma problemu, zostały wskazane dokładnie rzeczy z pokazu z od Kitir. Informacja przyszła w piątek, teledysk był kręcony w poniedziałek, w związku z tym te wszystkie rzeczy były na nią, no wtedy dramatycznie za małe, no ona jakby zeszczuplała, wtedy były na nią za małe, ale mam jakby kontakt. A do kogo zadzwoniłaś w chwili, gdy zobaczyłaś Cheryl Cole w swojej sukni? Pierwszy telefon wykonany. Syn, starszy syn. On ma takie do tego podejście, że się bardzo utożsamia z tą firmą. Ja wiem, że on będzie tutaj, no, wszedł w tym kierunku, już jest w Radzie Nadzorczej. Nie zapomnę do końca życia, jak on przeżywał Kelly Rowland, a ja nie wiedziałam, kto to jest. I on w tym Nowym Jorku tak przeżywał, że dostaliśmy informację, że Kelly Rowland chce nas odwiedzić i w ogóle. I ja mówię, co jest Kelly Rowland? Mamo! Cheryl Cole to jest nic, Kelly Rowland to jest dopiero osobowość. Powiedz mi, czy będziesz chciała pomóc swoim synom wejść do show biznesu? Żaden z nich nie ma parcia na szkło, ale ja się cieszę, bo to jest tak, że wiesz co, to boli czasami. No, ja myślę, że mnie nie bolało, jak o mnie źle pisali, ale bo ja bolało mojego ojca, bolało moje dzieci. Ja myślę, że jakby pisali źle o moim synku, to ja bym była wtedy dopiero cała nieszczęśliwa i bym tak to chyba robiła. A kto jeszcze, powiedz mi, jest bliski twojemu sercu? Pytam o partnera. Wiesz, ja dorosłam do tego, że chyba chciałabym się z kimś zestarzeć. Związek jest też projektem. Musisz mieć na niego czas, musisz mieć ochotę. Też nigdy mężczyzna nie był mi potrzebny do rzeczy materialnych, to jest chyba bardzo ważne, wiesz, jeżeli kobieta jest kompletnie samodzielna i oczywiście zawsze dostawałam prezenty i wszystko cudownie i miło i czułam się jak mała księżniczka i kocham to. Natomiast ja nie miałam problemu z tym, żeby pójść do salonu samochodowego, kupić sobie samochód czy wybudować dom za swoje pieniądze. W związku z tym patrzę na mężczyznę jako na partnera do rozmowy, jako przyjaciela, jako kochanka. Partner musi mi imponować, to nie może być ktoś, kto będzie, wiesz, nie wiem, goły i zarabiał 1000 zł, właśnie przy mnie będzie źle czuł. A dużo masz wrogów? Ja myślę, że bardzo dużo mam wrogów, ale szczycę się tym, że im więcej wrogów, tym większy sukces? Że nie, że każdy, kto mnie pozna, staje się moim przyjacielem. Są osoby, które zabiją, oddadzą mi nerkę, oddadzą mi serce i to jest dla mnie najważniejszą rzeczą. Wrogowie byli, są i będą i w zasadzie stymulują mnie w pewien sposób do pracy. Skąd w Polsce tyle nienawiści dla ludzi, którzy odnoszą sukces? No bo wiesz co, to jest tak, no my jesteśmy takim bardzo leniwym narodem i nam się nie chce wstać z kanapy, w związku z tym jak już siedzimy na tej kanapie i jesteśmy tacy mali, a ten ktoś nas wyrasta, no to trzeba go bić w głowę, wiesz, żeby on się zniżył. My nie równamy w górę, my nie rośniemy, my jakby robimy wszystko, żeby jak najbardziej zejść w dół. I myślę, że nam jest trudno to przełknąć, że sąsiad ma lepszy samochód, no to mówimy wtedy tak, no ma lepszy samochód, ale co z tego, na pewno ma kochankę, gdzie tam on pracuje, ta 23, 24 tym samochodem ją wozi i tak dalej.
dalej, ta żona taka biedna siedzi w domu, te dzieci sama wychowuje, no to jest po prostu polskie piekiełko, polska mentalność. Ja oglądając siebie w internecie, oglądając siebie w różnych wywiadach, oglądając swoje zdjęcia, ja tych ludzi rozumiem. Jestem najbardziej niefotogeniczną osobą i na 100% spotkań z anonimowymi ludźmi, 100% osób mi mówi: Boże, Pani Ewo, Pani tak zupełnie inaczej wygląda, Pani młodsza, Pani fajniejsza, Pani ładniejsza, Pani taka naturalna, tak Pani wygląda nienaturalnie, tak Pani wygląda dziwnie. Ja jestem niewolnicą swojego wizerunku, ja go nienawidzę. Ja 10 lat temu obcięłam włosy, gdzieś biega w internecie, jest takie zdjęcie, można je znaleźć, jak miałam, moją inspiracją była Halle Berry i sobie zrobiłam krótkie czarne i tak fajnie, one się kręciły, więc jakiś wiesz, żelik tutaj i tak dalej, taki naprawdę fajnie wyglądałam. Przyjechałam do Rzymu na Alta Moda Alta Roma, zostałam prawie wyrzucona, zlinczowana, ponieważ stwierdzono, że mój wizerunek jest najlepszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła, czyli właśnie ten barwny ptak, te rude włosy i tak dalej, i tak dalej. I na początku, jak się Włosi zajmowali moim wizerunkiem i PR-em, to miałam podpisaną klauzulę, gdzie nie mogłam tego wizerunku zmieniać i dalej jakby wszystkie informacje, które przychodzą PR-owe, gdzieś jakieś konsultacje prowadzimy na świecie, są takie, że ten wizerunek charakterystyczny powinien zostać taki troszkę może właśnie przerysowany, jak to niektórzy mówią, komiksowy. Jaki masz stosunek do medycyny estetycznej? Zmarszcz się, proszę. No, ale poczekaj, jakby mi się zarzuca nieskończoną ilość operacji plastycznych. A botoks, kwas kiedykolwiek? Wiesz co, ja próbowałam botoks i kwas. No, w moim wieku 99% kobiet robi botoksy czy kwasy, bo to jest normalne. W moim przypadku to nie zdało egzaminu, z tego względu, że tak jak mówię, moje wysokie brwi wyglądały fatalnie. Jak ja je podniosłam botoksem, to ja je miałam gdzieś tu. Wyglądało to mniej więcej przy moich brwiach, było to coś takiego, okej? Okay? No jakby patrzyliśmy z moim lekarzem, się śmialiśmy, ja chodziłam w grzywce, jak się znajdą na internecie moje zdjęcia w grzywce przykrywającej brwi, to ja miałam grzywkę dlatego, że miałam brwi na plecach, no więc pewnych rzeczy mieć nie mogę. Chyba ty się nigdy do tego nie przyznałaś. Wiesz co, ja powiem tak, czy ktokolwiek się mnie pytał, bądźmy prawdziwi. Jeżeli pytasz mnie o skulptury, kwasy i tak dalej, odpowiadam ci tak. Jeżeli pytasz mnie o operacje plastyczne, to ja ci odpowiadam nie. Kiedyś to zrobię. I przyznasz się do tego? Ale oczywiście, że tak. Mało tego, wezmę za to grube pieniądze i zrobię to przy kamerach na przykład, tak? Powiedziałam też, że słuchaj, jeżeli mi jakaś telewizja, mówię to w tej chwili z pełną odpowiedzialnością, naprawdę dobrze zapłaci, ale to będą niebotyczne pieniądze, które przekażę na cel charytatywny. Pozwolę w mediach, na wizji czy w internecie, obojętnie, pooglądać się z każdej strony i poszukać szwu. Powiedziałaś, że nie lubisz o tym mówić, a znalazłem jedną rzecz, która mi bardzo nie przypasowała. Mianowicie zgodziłaś się na to, żeby program TVN Uwaga towarzyszył ci podczas tego, jak pomagasz biednym rodzinom. W tym programie nie ma tego. W tym programie wszystko zostało wycięte. Natomiast rzeczywiście pojechaliśmy do jednej rodziny na bardzo usilne prośby TVN-u, ale też ta rodzina zyskała na tym ekonomicznie. Ewa, ja ci bardzo dziękuję za to, że przyszłaś do mnie programu. Dziękuję, że mnie zaprosiłeś i dałeś mi szansę się wygadać uczciwie. Just beautiful.